Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym codzienniku biblijnym. Dziś piątek, 29 dzień września. Bardzo się cieszę, że kolejny dzień możemy rozpocząć od Słowa Bożego, a dzisiejsze fragmenty są niezwykłą inspiracją i zachętą. Wierzę, że dla każdego z nas. Z Księgi Zachariasza, 8 rozdział, 23 wiersz. Pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg. I z listu do Rzymian, 10 rozdziału, wiersz 14, gdzie apostoł Paweł napisał: jak usłyszeć, jeżeli nie ma tego, który zwiastuje? Oba te fragmenty są zachętą do tego, aby codziennie być jasnym i wyraźnym świadectwem działania Pana Boga. Pan Bóg powołał mnie, powołał ciebie do tego, abyś swoim życiem, swoimi słowami, swoim zaangażowaniem, tym, co robisz lub czego nie robisz, jakich wyborów dokonujesz, zawsze był i była wskazaniem na Niego, na to, jaki jest, na to, jaką łaską, jaką dobrocią, jaką miłością chce obdarzać każdego człowieka. Warto, abyś dzisiaj, niezależnie czy oglądasz to rano, czy po południu, czy wieczorem, zastanowił się nad tym, czy twoje życie jest świadectwem Boga, Jego miłości i łaski. Jeżeli nie, to dzisiejszy fragment ma nami trochę potrząsnąć, że każdy z nas powołany jest do bycia świadectwa. Jeżeli starasz się być świadectwem, Pan Bóg daje ci dodatkową motywację i zachętę. Mówi: czyń to, rób to z większym zaangażowaniem, z większą pasją, tak aby ludzie, którzy cię widzą, byli zainspirowani, zachęceni do życia z Bogiem. Jeżeli każdy z nas nie będzie starał się być zachętą, to kiepska nasza przyszłość, kiepskie nasze świadectwo. To niezwykłe, że Pan Bóg wybrał nas, słabych ludzi, do tego, abyśmy świadczyli o Nim, o wielkim, potężnym i wspaniałym Bogu. Niech świadomość tego, jaki jest Bóg, będzie mobilizacją dla mnie i dla ciebie, aby codziennie, na nowo, rozpoczynając każdy dzień, być świadectwem tego, jaki jest Bóg, abyśmy mogli doświadczać tego, co doświadczali bohaterowie biblijni i do czego dzisiaj nas zachęcają, aby wskazywać na dobroć Boga. Dnia wypełnionego świadectwem o łasce i miłości życzę tobie na dzisiaj, na rozpoczynający się weekend, na wszystko, co przed tobą. Niech Pan Bóg ci błogosławi.